Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca. I powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. Ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko
Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów ożył. Przepraszam. Zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Duchu Święty, który pomagasz w nawracaniu się tym, którzy żałują, którzy są skruszeni, przyjdź przez Maryję, abyśmy nawracali się nie z trudem, ale z radością i pełni nadziei. Przyjdź, aby to nie było dla nas gorzkie, ale łatwe, nawracać się do naszego Boga. Przyjdź, abyśmy tą nauką umocnieni już przestali marnować łask Bożych, ale je wykorzystywali jak najlepiej. Maryjo, błogosław nam, nawracającym się grzesznikom. Malchalo, malchato, malacheloham, elohashal, malchadon, efato, malacho, malachenon, Isalach alachenon, elafal malchon, ishalai balachon, Adonai, Adonai malchem. Pan Jezus lubił przebywać z celnikami i grzesznikami. Miał do nich słabość. A oni Go słuchali. Jezus nie potępiał ich. Oni czuli, że są przez Niego przyjęci, rozumiani, że jest gotów ich przyjąć i przebaczyć, odpuścić wszystkie grzechy, bo tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Przychodzili do Jezusa, bo wiedzieli, że mogą się dzięki Niemu zmienić, że ich życie nie musi być jak do tej pory pogrążone w otchłani i nędzy grzechu i zła, że mogą iść za Mistrzem, mogą stać się Jego uczniami, mogą być blisko Niego. Bo przecież Pan Jezus nie miłował grzechu, ale grzeszników, którzy nawracali się. Bo straszną postawą jest, kiedy człowiek jest grzesznikiem, grzeszy, a nie chce się nawrócić, nie chce się zmienić. Zuchwale grzeszy i usprawiedliwia wszystkie swoje grzechy. Jezus nie może mu pomóc. Taki człowiek nie może się nawrócić, bo uważa, że nie ma z czego. Ale Jezus pomaga tym wszystkim, którzy wyznają: Panie, zgrzeszyłem. Czy okażesz mi miłosierdzie? Czy uleczysz moje grzechowe rany? Czy uwolnisz mnie od całego zła, nieszczęścia grzechowego mojego życia? I Chrystus Jezus czyni to od razu. Nie mówi: przebaczę Ci jutro albo za miesiąc. Ale Synu, odpuszczone są Twoje grzechy, mówił do jednego z nich. Powtarzał to wiele razy do wielu ludzi. Kiedy Piotr powiedział:
odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. To Pan powiedział, nie bój się, od tej pory ludzi będziesz łowił. To znaczy, wiem, że jesteś grzeszny, ale przebaczam Ci Twoje grzechy. To był akt odpuszczenia grzechów. Innym razem do kobiety, idź i nie grzesz więcej. Więc Pan Jezus usprawiedliwiał grzeszników, kochał ich, nienawidził grzechu i zła. Dlatego byli ludzie, którzy nie rozumieli tego, sprzeciwiali się temu, bo uważali, że są bez grzechu, że nie potrzebują miłosiernego Jezusa. Szemrali faryzeusze, uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi, to znaczy jest taki sam, być może nawet jeszcze gorszy, bo jest to chyba herszt bandy grzeszników. Więc Pana Jezusa szkalowali, obrażali. Tak, Pan Jezus jest królem grzeszników, ale nawracających się. A niektórzy trwają uparcie w grzechu, bluźnią, obrażają, krzywdzą i nie chcą tego zmienić. Więc dlatego Jezus Chrystus jest naszym królem. Bo jesteśmy grzesznikami, którzy nawracają się, czyli pragną być bliżej Boga, zerwać ze złem, grzechem, nieszczęściem, zła, które nas osłabiło, zraniło, tyle razy niszczyło i obciążało. Tak, Pan Jezus więc nas przyjmuje dzisiaj i da nam siebie. Da nam pokarm dla nas, nawracających się grzeszników, abyśmy nawrócili się w pełni, aby zakończyło się nasze nawracanie się w tym momencie naszego życia, kiedy będziemy już w pełni właśnie nawróceni, zwróceni ku Bogu, dla Boga. Kiedy osiągniemy stopień świętości życia duchowego, który Bóg chce, abyśmy osiągnęli, abyśmy mogli być w Jego raju. Dlatego zmierzamy ku temu. Oczyszczamy się w krwi Chrystusa. Dlatego błogosławieni, którzy wyznają, Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Święty Dominik wołał, Panie, co będzie z grzesznikami? Czyli z tymi, którzy nie chcieli się nawrócić. Dzięki jego misji, pokucie, modlitwie, wielu ludzi się nawróciło, ale wielu nie. Więc co będzie z tymi, którzy się nie nawrócą? On się modlił za wszystkich. A my mamy więc takie zadanie, nawracać się i pomagać innym w nawracaniu się. Grzesznych napominać, to jest jeden z uczynków miłosierdzia względem duszy naszych bliźnich. A więc napominanie ku nawróceniu jest potrzebne. Ja sam idę drogą świętości, dlatego chcę innym w tym pomóc. To nie jest pycha. To jest objaw pokory i miłości bliźniego. Chcę jego dobra, dlatego mówię mu, że trwa w błędzie, w grzechu, że idzie drogą ku zgubie. Chcę go uchronić od tego. Ta przypowieść więc jest wstrząsająca za każdym razem, kiedy się ją słucha. Już tyle razy słuchaliśmy tą Ewangelię. Znamy ją na pamięć. Wiemy, jak się zakończy. Ale mimo wszystko ona zawsze wstrząsa, porusza. Historia dwóch synów. Jednego ojca, który miał słabość do tego młodszego. Starszego też kochał. Ale młodszy też wyczuł tą słabość i zwrócił się z nietypową prośbą do tego swojego ojca, wykorzystując swojego ojca, żeby dał mu majątek teraz za jego życia. Część, która jemu przypada. Ten majątek był podzielony w taki sposób, że najstarszy, czyli właśnie ten pierwszy, pierworodny, otrzymał dwie części majątku,
a jedną może powiedzieć, jedną, czyli 2/3 majątku otrzymał ten starszy, 1/3 majątku ten młodszy. Majątek dopiero rozdzielano po śmierci ojca, nie przed jego śmiercią, nie kiedy jeszcze żył. Tego nie robiono, to było w ogóle, nie było to zgodne z prawem. A ten syn młodszy potraktował swojego ojca, jakby ten już nie żył, jakby ten dla niego był martwy. Czyli nie kochał swojego ojca. On kochał tylko pieniądze ojca, ale nie ojca. Był widać taki rozpuszczony, rozkapryszony, egoistyczny, skupiony na sobie. On nie myślał o ojcu, on nie myślał o starszym bracie. Z tego wynika, że też matki nie było, że zmarła, albo może odeszła, ale raczej zmarła. Ojciec więc wobec tego młodszego zachowuje się jak bardziej jak matka. Pozwala na wszystko. I ta słabość, i ta taka niezdrowa miłość do tego młodszego powoduje, że staje się nieszczęście. Młodszy zabiera swoją część, 1/3 majątku i odchodzi. Kiedy odchodzi, nic nie mówi do ojca, ojciec nic nie mówi do niego, jest milczenie. Jest ból ojca, a radość syna, że w końcu jest wolny. W końcu już może robić, co mu się podoba. Przecież kiedy był w domu ojca, to też właściwie robił, co mu się podoba. Ale chciał jeszcze bardziej używać swojego życia do zabawy, do przyjemności. I w krótkim czasie wszystko przetracił, zmarnował. To, co było owocem ciężkiej pracy jego ojca. Jemu się nie chciało pracować. On chciał tylko się bawić, korzystać, wykorzystywać te dobra ojca. Więc w pewnym momencie wszystko stracił. Bardzo to wszystko, co miał, się wyczerpało. Uważał, że całe życie będzie się bawił. Stał się żebrakiem. Pasł świnie, co było dla Żydów niewysłowionym upokorzeniem, bo nie wolno było jeść wieprzowiny i też nie wolno było dotykać wieprzowiny świń. I to było zwierzę bardzo nieczyste, pogardzano świniami. Więc dla Żyda bycie jeszcze pasterzem świń to właśnie coś strasznie upokarzającego. Czyli nie można było już upaść niżej, opiekować się świniami. W błocie, na wozie świńskim, cuchnącym między nieczystymi zwierzętami, na samym dnie. Więc ten człowiek nie mógł upaść niżej. Na dodatek chciał jeść strąki, które otrzymywały świnie, ale ci, którzy go zatrudnili do tej pracy, nie dawali mu tych strąków, które były przeznaczone dla świń. Czyli były świnie traktowane lepiej niż on. Czyli właściwie tam umierał z głodu, nie miał czego jeść. Strąki dla świń, które... To było też obrzydliwe i zresztą jedzenie dla człowieka, no dla tego zwierzęcia to może jeszcze tak, ale nie dla człowieka. I nawet to zostało mu zabrane. On tam więc konał w nędzy, w pogardzie, w odrzuceniu. Nikt go nie kochał, nikt go nie szanował, no bo on nikogo wcześniej też nie kochał, nie szanował, o nikogo nie dbał, o nikogo się nie troszczył. Nie dbał o głodnych, spragnionych. A być może nawet kiedyś spożywał, łamał te wszystkie przepisy żydowskie, spożywał wieprzowinę, a teraz umiera z głodu. I ten człowiek, kiedy był już na samym dnie, przypomniał sobie, przecież mam ojca, ojciec ma wszystko. Mogę wrócić do ojca i powiedzieć, że mi
przebaczył, żeby mnie uczynił najemnikiem, żebym miał chleba, żebym mógł zjeść. Więc zauważmy, że ten człowiek nie myślał wcale o ojcu, o miłości ojca, o tym, że zranił ojca, nie pomyślał sobie, jakim jestem draniem, jak bardzo zraniłem serce ojca. Jak bardzo zraniłem mojego brata starszego. Jak bardzo zgardziłem nim, jak ich opuściłem bez słów pożegnania, zlekceważyłem, jak ich traktowałem. Nie miałem serca. Moje serce to jak skorupa wyschnięta. On nie żałował, że tak potraktował swoich bliskich, którzy go kochali. On o tym nie pomyślał. On pomyślał o tym, że jego żołądek jest pusty, że głoduje, że umrze. Wróci do ojca po to, żeby mieć żołądek pełen, żeby nie umrzeć. Może być najemnikiem, ale przynajmniej będzie miał pełen żołądek i będzie mógł żyć w domu ojca, może nawet do końca swojego życia. Więc widzimy, że intencje tego syna no, są bardzo zanieczyszczone, brudne, nieszczere, egoistyczne. Ale to już jest początek nawrócenia. Że człowiekowi jest tak źle, tak nędznie, tak marnie, że on chce wrócić do Boga. Że chce, żeby Bóg go ocalił, żeby mu pomógł. Że też nie chce być potępiony, bo jest świadomy tego, że jak będzie tak dalej żył, to będzie potępiony i będzie w piekle na zawsze. Więc ten żal, tak zwany niedoskonały, jest podstawowy i wystarczy, żeby odpuścić grzechy temu człowiekowi, żeby go uchronić od piekła. To jest podstawowy żal. On jest ważny. Pan Bóg go przyjmuje. Ale to nie jest żal doskonały z miłości. A żal doskonały z miłości to jest taki, kiedy z miłości do Boga żałujemy, że tak bardzo go obraziliśmy, że tak bardzo go zraniliśmy, że mu bluźniliśmy naszymi grzechami, że grzechami służyliśmy diabłu, że przez nasze grzechy tylu ludzi mogliśmy zranić, sprawić ból i cierpienie, że zmarnowaliśmy nasze życie, nasz czas, który Bóg nam dał, dary, łaski, które nam Bóg dał tak wiele, umiejętności, talenty ku złu, nie ku dobru, przeciwko Bogu i ku zgubie swojej duszy. Więc jeżeli jest ten żal z miłości do Boga, do Maryi też, bo raniąc Jezusa, ranimy Maryję. Żal też z miłości związany z tym, że zraniliśmy innych. To ten żal jest najlepszy. I wzbudzajmy taki żal w naszych sercach. Każdego dnia. Szczególnie może wieczorem, na zakończenie dnia. Albo kiedy zdarzy nam się zgrzeszyć. To od razu żałujmy. Boże, żałuję z miłości do Ciebie. Wybacz mi, znowu zraniłem Ciebie, znowu zraniłem innych. Jestem grzesznikiem. Proszę, wybacz mi. Nie chcę Cię ranić, bo Ty mnie kochasz. Ja Ciebie też bardzo kocham, Boże mój. Jesteś moim przyjacielem, Bogiem, moim Ojcem, miłością moją. Nie chcę Cię obrażać. Ten żal jest najlepszy. Proszę, zachęcam Was, zbudzajmy taki żal. Również kiedy jest wiadomo, spowiedź sakramentalna to przed spowiedzią w ramach rachunku sumienia żal doskonały, potem też postanowienie poprawy i potem w ramach spowiedzi ten żal wzbudzajmy. Dobrze jest na końcu, zawsze przypominam to, że niektórzy może zapominają właśnie, że na końcu po wyznaniu grzechów dobrze jest właśnie powiedzieć to, żałuję, żałuję z miłości do Boga i postanawiam poprawę. Jeżeli jest żal doskonały, to można powiedzieć w pewnym sensie, to postanowienie też będzie doskonałe. To znaczy, ja już naprawdę nie chcę grzeszyć, już naprawdę mam dosyć tego zła. Chociaż tu na ziemi nie jest możliwe, żeby w ogóle nie grzeszyć, ale można dzięki łasce Bożej ograniczyć to grzeszenie, można powiedzieć tak, do minimum. Unikać grzechów ciężkich i unikać również, żeby tych grzechów lekkich było jak najmniej różnych błędów, niedoskonałości. Ale z drugiej strony, jeżeli to się zdarzy, znowu zgrzeszę, to nie wpadam w panikę, to nie rozpaczam.
to nie mówię Bogu, że Boże, to przez Ciebie nie pomogłeś mi, albo nie samopotępiam siebie, że jestem już tak nędzny, że tylko zasługuję może na najgorsze, na potępienie, bo tylko samo zło jest we mnie. Nie. Nie mówmy tak, nie mów. Tylko żałuję, Panie, wybacz mi, znowu zgrzeszyłem, ale rzucam się w Twoje ojcowskie ramiona. Przebacz mi. Niech krew Jezusa mi obmyje, uwolni od zła i grzechu, chroni od szatana. Panie, przyjdź i pomóż mi. Jezu, lituj się nade mną. Synu Dawida, Synu Boży, Synu Maryi, przebacz mi, Panie. I dalej powstawaj. I staraj się czynić dobro w imię Jezusa. Jak najwięcej modlitwą, słowem, czynem, całym życiem czynić miłość i miłosierdzie. Więc taka postawa niech będzie w naszych sercach. Ale nie postawa tego syna marnotrawnego, który żałował, ale właśnie wiemy, że nie z miłości do Ojca. Więc to wystarczy, żeby powracać do Boga. Tak, i ten człowiek wrócił do swojego Ojca i powiedział, że zgrzeszył przeciw niebu, czyli Bogu, względem Ojca swojego, czyli przyznał, że wykroczył przeciwko Bogu i bardzo dobrze to wyznał, przeciwko Ojcu, bo tak się stało, bo zgrzeszył przeciwko swojemu Ojcu. Kiedy ojciec usłyszał to, zobaczył syna, wybiegł mu naprzeciw, wzruszył się, ucałował go, rzucił mu się na szyję i razem płakali. Ojciec odzyskał swojego syna. Zauważmy, że ojciec nie udaje się na poszukiwanie swojego syna, on czeka na syna. Daje wolność swojemu synowi. On nie zmusza do powrotu, nie mówi, wracaj już do mnie. Nie zniewala swojego syna, daje mu pełną wolność, aż może powiedzieć, aż do przesady. Czeka na niego cierpliwie. I pierwsze, co robi, to nie wyrzuca mu, jak mogłeś, wszystko straciłeś, jak ty wyglądasz w ogóle, cuchniesz. Jesteś podobny bardziej do świni, a nie do człowieka. Co ty zrobiłeś, zmarnowałeś to wszystko, co ci dałem. Nie ma żadnego wyrzutu. On nie sprawia bólu swojemu synowi, bo widać, że ten już wiele odpokutował za swoje grzechy. Okazuje mu pełne miłosierdzie, szalone, niezrozumiałe dla tych, którzy stosują logikę tylko sprawiedliwości. Bo można powiedzieć, miłosierdzie to w pewnym sensie niesprawiedliwość. No bo przebaczyć, to znaczy darować całe zło. A sprawiedliwość to ukarać za zło. A więc Bóg przede wszystkim chce nam przebaczać, a później dopiero, jeżeli nie chcemy się nawrócić, to stosuje karę, ale po to, żebyśmy się nawrócili. A jak ktoś już nie chce się nawrócić, nie chce Bożego miłosierdzia, nie chce przebaczenia, no to rzeczywiście ta kara potem będzie trwała wiecznie, bo on na wieki, taki człowiek nie chce Bożego miłosierdzia, ale sam ten wybór dokonał, czy dokonuje. Więc ten syn zaczyna swoją formułkę wymawiać, którą sobie przygotował, ale jakby ojciec tego nie chciał słuchać. Z jednej strony wysłuchał tą pierwszą część, że właśnie zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko Ciebie, nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, a potem jeszcze nie dodał, bo ojciec mu na to nie pozwolił, uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. On już, ojciec mu na to nie pozwolił, albo może już syn po prostu był tak wzruszony też, widząc wzruszenie ojca, że już po prostu nie mówił dalej. A ojciec jakby właśnie tego nie słucha i woła swoje sługi, przygotujcie ucztę, teraz będzie wielka radość i wesele. Dajcie mu najlepszą szatę, ubierzcie go, na pewno jeszcze wcześniej, po prostu niech się umyje. Niech się oczyści. Najlepszą szatę, którą miał, może nawet, którą on miał, ojciec, dał swojemu synowi. Ubierzcie go, dajcie mu pierścień. Być może pierścień ojca dostał ten syn. Sandały na nogi, być może nawet też sandały ojca, no bo przecież, jeżeli ten zabrał wszystko, co posiadał, no to na pewno nie było tam żadnych ubrań tego młodszego syna.
ogołocił ojca. A teraz ojciec daje to, co jeszcze mu zostało. To, co miał najcenniejszego, dał swojemu synowi. Nie myśląc o tym, że ten syn może znowu na przykład teraz wykorzysta dobroć ojca, znowu nazbiera to, co jeszcze zostało ojcu i wykorzysta ojca i oszuka i znowu wyjdzie i roztrwoni wszystko. Czyli ojciec mu okazuje miłosierdzie, podnosi go do godności syna na nowo. Z pastucha, świń, człowieka, który stał się jak świnia wręcz, to teraz znowu pokazuje, jesteś moim synem. Masz godność syna. Nie potępiam ciebie. Nie odrzucam ciebie, ale dalej ciebie kocham i pragnę, żebyś wiedział, że jestem twoim ojcem, a ty jesteś moim synem. I nigdy to się nie zmieniło i nie zmieni. Grzechy syna, całe zło, które uczynił, pogarda do ojca, traktowanie ojca jak umarłego, martwego za życia, nie zmieniło postawy miłości serca ojca do syna. A może nawet jeszcze ta miłość wzrosła, widząc to zagubienie, to zniszczenie życiowe tego jego syna. Był umarły, ożył, bo był martwy rzeczywiście, ale ożył dzięki miłosierdziu ojca. Zaginął w złu i grzechu, odnalazł się dzięki Bożemu miłosierdziu. Zaczęli się weselić. Wielka uczta, nigdy takiej chyba w tamtejszej okolicy nie było, takiej zabawy, takiego wesela. Ale to nie dlatego, że jakaś para wzięła ślub, ale dlatego, że wrócił upadły człowiek. Marnotrawny syn. Dlatego, kiedy my wracamy do naszego Boga, to jest wielka uczta w niebie. Całe niebo przygotowuje się na przyjęcie nas, marnotrawnych synów, marnotrawne córki, bo wszyscy jesteśmy takimi. Na ziemi, póki tu jesteśmy, zawsze takimi będziemy. To, że może ktoś z nas już nie grzeszy tak jak kiedyś, albo mniej może od innych ludzi, którzy trwają w grzechu, ale mamy być pokorni. Nie wywyższajmy się, nie pogardzajmy nikim. Bo ci, którzy teraz są w grzechach ciężkich, daleko od Boga, mogą nas, a nam się wydaje, że jesteśmy tak blisko Boga, mogą nas w pewnym momencie, kiedy się nawrócą, prześcignąć tak, że będziemy za nimi gonić i jeszcze ich nie dogonimy. Bo będą tak blisko Boga, tak będą szaloną miłością kochać Boga i tak się w Bogu rozmiłują i tak będą oddani Bogu. I tak będą też pokutować, nawracać się i przyczyniać się do nawrócenia innych. Nie znamy tych dróg Bożych. Nam się wydaje, że ktoś może jest stracony, ale dla Boga nie. Póki tutaj jeszcze jest ostatnie tchnienie w tym człowieku, to może być uratowany. Tak było w przypadku pewnej kobiety, to było w Ars, święty Jan Maria Vianney. Spotkał tam w kościele, w zakrystii pewną kobietę, która przyszła do niego i powiedziała: proszę księdza, mój mąż niedawno popełnił samobójstwo. Skoczył z mostu i boję się, że jest potępiony i zaczęła płakać. Więc nie wiem, czym jest sens modlić się za niego teraz, zamawiać mszę świętą i czy on może być pochowany na cmentarzu katolickim. A święty Jan Maria Vianney miał wcześniej taką wizję, widział w tej wizji tego człowieka, który rzucił się z mostu, ale przed śmiercią, jak miał się właśnie utopić w wodach, to zawołał: Boże, przebacz mi, co ja robię? Boże, wybacz mi. I Bóg mu wybaczył. Został ocalony w ostatnim momencie, w ostatniej sekundzie, czy nawet mniej niż sekunda swojego życia. Dlatego powiedział: tak, módlmy się za niego. Będzie pogrzeb. Będzie msza święta za jego duszę. Wiadomo, jak ktoś jest potępiony, no to nic mu już nie pomoże. A nawet świadomość tego, że ktoś się za niego modli, on jest potępiony, to tylko wzmoże jeszcze jego piekielne cierpienie, że ktoś się za niego modli, a on już jest potępiony. Dlatego jest nadzieja. Dlatego to dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsza niedziela, to jest niedziela nadziei i radości.
Możemy się nawrócić i nawracajmy się. Bóg czeka na nasz powrót. I co Bóg ci przygotował? Każdemu z nas najlepszą szatę, pierścień na rękę i sandały na nogi. Czyli Bóg ci przygotował to, co najlepsze ma w niebie. Dla ciebie i dla mnie. Nie przygotował nam jakieś łachmany, co jest niemożliwe w przypadku Pana Boga, żeby dać nam łachmany, bo chce z nas zdjąć łachmany grzechu, zła. Nie chce, żebyśmy byli pastuchami świń, ale barankami, owieczkami. Nie kozłami, ale barankami. Dlatego zobaczmy, co Bóg nam przygotował. Jak bardzo pragnie ciebie wywyższyć. Pierścień nosi tylko ten, kto jest królem albo dzieci króla. A więc ty będziesz nosił w niebie pierścień królewski, jako dziecko króla. Najpiękniejszą szatę króla. Jako córka króla, syn króla. Sandały na nogi, jako sandały na nogach nosił Pan i jego bliscy, jego rodzina. Ewentualnie jeszcze słudzy, którzy byli wolni, którzy mieli takie szczególne znaczenie u Pana swojego. A ten nie miał sandału, czyli był właśnie jak niewolnik, ja nawet gorzej niż niewolnik. Pozbawiony wszystkiego, ogołocony. Ale Bóg dał mu przez to, że okazał mu miłosierdzie, dał mu wszystko. O wiele więcej nawet niż ten człowiek stracił. Bo Bóg jest taki wspaniały i taki hojny, że daje nam o wiele więcej niż straciliśmy. Wiele zmarnowaliśmy, straciliśmy przez nasze grzechy, pychę, słabości różnego rodzaju. A kiedy przychodzimy, Boże, wybacz mi, z miłości do Ciebie żałuję, to Bóg Ci daje o wiele więcej niż straciłeś i zmarnowałeś. Miejsce grzechów daje Ci setki albo tysiące łaski i darów. Jego miłość się tak wlewa w Twoje serce, że żadne nawet największe grzechy, które popełniłeś, nie są w stanie tej miłości Jezusa zniszczyć, pokonać. Więc Bóg nam daje o wiele więcej. Ten syn nie dostał najlepszej szaty nigdy w życiu, ani najlepszych sandałów ojca, ani pierścienia ojca. Ale kiedy nawrócił się, wrócił do ojca, dostał to. Dostał to, co jeszcze miał ojciec. Ojciec, można powiedzieć, w pewnym sensie się ogołocił. Dał mu ten majątek, te 2/3 majątku, no to jeszcze temu starszemu, no ale starszy nie chciał odejść od swojego ojca, kochał swojego ojca. Jeszcze miał te rzeczy i to też dał. Czy można powiedzieć, że ojciec stał się żebrakiem. Tak się ogołocił, tak się pozbawił wszystkiego. Tak kochał swojego starszego syna i tak kochał też tego młodszego. Więc zobaczmy, jaki Bóg jest dobry. Bóg jest miłosierny i przebaczający. Chce nam dać wszystko, a my mówimy, nie chcę tego. To co chcemy? Strąki świń, które nam ludzie nawet nie chcą dać? Chcesz być pasterzem świń, w błocie się tarzać? Chyba to nie jest najpiękniejsza przyszłość. Najpiękniejsze życie. Twoje powołanie to być w pałacu króla. W pięknych szatach, pierścień na palcu, sandały i być wolnym i mieć wszystkiego pod dostatkiem, czyli niebo, czyli dom Ojca. Wszyscy tam na niebie czekają na nas, na Ciebie i na mnie. Dlatego trzeba tej decyzji, jak tego człowieka, zabiorę się i pójdę do mojego Ojca. I powiem Ojcu mojemu, Boże Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie i Twojemu Synowi. Nie jestem nazywać się Twoim Synem. Uczyń mnie choćby jednym ze Twoich najemników, niewolników. A co Bóg uczyni dla Ciebie, przewyższy Twoje pragnienia, marzenia, a nawet zachwyci aniołów, bo kiedy Bóg okazuje miłosierdzie grzesznikom, to zachwyca to i sprawia to wielką radość aniołom. Oni są pełni podziwu. Oni niewiarygodnie, nie mogą wyjść z podziwu, jak niewiarygodne jest Boże miłosierdzie. Naprawdę sprawia im to wielką radość.
aniołom. Kiedy Bóg okazuje miłosierdzie, kiedy nam okazuje miłosierdzie, kiedy okazuje Tobie i mnie. Ale jeszcze jest sprawa starszego syna, często pomijana, lekceważona. Otrzymał dwie trzecie części swojego majątku swojego ojca, ale bardzo kochał swojego ojca i pragnął z nim być. Nie chciał go opuszczać. Pragnął troszczyć się o swojego ojca. Ten ojciec już był starszy, schorowany. Tak możemy się domyśleć. A ten dbał o niego. I pracował. On nie oddawał się lenistwu. On nie bawił się. A mógł korzystać z tego, co miał, bo przecież był panem wszystkiego, dlatego że ojciec mu to wszystko podarował. A ten pracuje, ten troszczy się o wszystko. Jest to, może być naprawdę dobry, gorliwy, pracowity syn. Ale rzeczywiście, może powiedzieć, ojciec i ten młodszy syn nie zachowali się ładnie wobec tego starszego. Zapomnieli o nim. Wszyscy się bawili. Ojciec, młodszy syn, cała służba, a starszy syn był na polu, ciężko pracował i nikt o nim nie pamiętał. Ojciec nie powiedział, wezwijcie tego starszego mojego syna. Przygotujcie jemu również piękne szaty, bo to jest mój umiłowany syn, który zawsze był wierny. Trzeba, żeby on był tutaj przy mnie i radował się tym, że wrócił mój syn młodszy, a jego młodszy brat. Naprawdę nieładna postawa tego ojca, a nawet ten młodszy syn też nie powiedział, ojcze, a gdzie jest mój brat? Niech on też przyjdzie. Na pewno to sprawiło wielki ból temu synowi. I ten nie chciał wejść, dowiadując się, co się stało. Ten ojciec w końcu wychodzi i chyba zrozumiał błąd swój, co zrobił, że był za dobry, za miłosierny wobec swojego syna, a zapomniał o tym, który był wierny wobec niego i tak go kochał. Niestety tak się zdarza, nawet w tym świecie, że ludzie dziwnie się zachowują. Kochają tych, którzy ich nienawidzą, a zapominają o tych, którzy ich kochają. Kochają tych, którzy ich ranią, a lekceważą tych, którzy ich szanują. Niestety taka postawa jest u wielu ludzi. Ja sam się spotkałem też z podobną postawą. Byłem zaskoczony, jestem zaskoczony, jak można tak postępować. Ale to jest jakieś też niezwykłe. To może po grzechu pierworodnym chyba to się tak tylko tak wytłumaczyć, że ludzie tak się dziwnie, dziwacznie zachowują. Nie szanują tych, którzy im pomagają, nawet lekceważą, atakują, czerniają, a bronią tych, którzy ich źle potraktowali i stają się ich przyjaciółmi. To jest tajemnica ludzkich serc. To tylko Bóg wie, dlaczego tak jest. Ale w każdym razie ten nie chciał wejść, ten syn starszy, i wyrzuca swojemu ojcu, ojcze, dlaczego zapomniałeś o mnie? Ten przyszedł, wszystko przetracił z nierządnicami, dałeś mu wszystko wtedy i teraz, a mi nawet nie dałeś koślęcia, nawet nie zaprosiłeś moich przyjaciół, żebym się z nimi pobawił. Nie pomyślałeś o mnie. Pomyślałeś o tym, żeby sprawić mi radość. Za to, że jestem przy tobie. Nie chodzi mi o to, żebyś mi płacił za to, że jestem przy tobie, ale żebyś o mnie pamiętał. Żebyś też darzył mnie miłością chociaż odrobinę, jak tego swojego syna młodszego, bo jego kochasz do przesady, do absurdu. Kochasz go zawsze, a mnie kochasz może troszeczkę tylko. Ale jeszcze mniej niż myślałem, bo nawet nie zaprosiłeś mnie na tą ucztę. Zapomniałeś o mnie. Więc możemy powiedzieć słuszne wyrzuty tego starszego syna. Ten syn został bardzo zraniony przez ojca i przez swojego młodszego brata. Ta miłość w relacjach wzajemnych do ludzi też powinna mieć swój umiar. Czasami też to się zdarza
Spotykam też takich rodziców. Z jednej strony podziwiam ich troskę o swoje dzieci, czy o swoje wnuki, ale niekiedy to jest przesadzone. Niestety, takie trochę chore jak tego ojca. I wtedy zwracam uwagę, no ale masz, bo tam właśnie na przykład matka, mówię trochę ogólnie, tak żeby nikogo nie dotknąć tym porównaniem, żeby ktoś to nie odebrał do siebie, że o nim mówię wprost może, ale też pamiętam jedną z takich kobiet, która właśnie troszczyła się o to, że jej syn, to był chyba zdaje się młodszy syn, że właśnie pogubił się, że jest daleko od Pana Boga, że ją opuścił, że nie ma, właśnie nie chce mieć kontaktu z nią. Ja mówię, a masz jeszcze syna? Tak. A ten jest przy tobie? Tak. I jaki jest? No jest przy mnie, troszczy się, pomaga. Ale no tyle nowen odmówiłam za tego młodszego, pogubionego. A odmówiłaś nowennę za tego, który jest przy tobie? No nie. To jest przy tobie syn, który cię kocha, troszczy się o ciebie, a ty się za niego nie modlisz. Bo modlisz się, takie resztki mu dajesz. Nie zamawiasz za niego mszy, za tego, który się pogubił, który cię obraża, który nie chce mieć z sobą kontaktu, który zostawił ciebie i Pana Boga i bliskich i teraz robi, co chce, a ty za niego tyle modlisz się. No dobrze, módl się, nie mówię, żeby się nie modliła, tylko że to jest trochę chore właśnie. Tak ją może dotknąłem tym, bo niezdrowe. To nie jest zdrowa miłość. Pamiętaj o tym starszym, o tym, który cię kocha. Najpierw o takich ludziach pamiętajmy. Najpierw o nim pamiętaj. Za niego przede wszystkim się módl. Doceń to, że jest przy tobie i dba o ciebie i pomaga. Najpierw za niego, a potem za tamtego. Tak. Jako matka. To podałem taki przykład, ile no, nawet u ludzi pobożnych, u rodziców, u matek jest takich niezdrowych, czasem chorych postaw. To znaczy, że ta miłość matki do syna jest chora. Ona była chora. Dlatego może ten syn odszedł, tak się pogubił, bo tam miłość była chora. Że ta chora miłość to spowodowała to właśnie. Że ten młodszy był rozpuszczony, na wszystko mu matka pozwalała. No i dlatego taki był skutek. I ona tego nie widzi. Więc trzeba nam właśnie modlić się i kochać o tych, którzy nas kochają przede wszystkim, którzy troszczą się o nas, którzy są wobec nas dobrzy, szczerzy, lojalni i dbajmy o nich, kochajmy, módlmy się przede wszystkim za nich, że są naszymi wiernymi przyjaciółmi, że możemy na nich liczyć. Za nich nowenny, prześwięte posty, żeby ich wspierać, żeby trwali w tym dobru i żeby podziękować Bogu, że mamy takich ludzi przy sobie. A tak, a potem oczywiście za wszystkich też pogubionych w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach, w parafiach i tak dalej. Tak, trzeba. Trzeba o nich też pamiętać, modlić się o ich nawrócenie, powrót do Pana Boga, tak. Ale żeby to było zdrowe, poukładane. Nie tak jak u tego ojca widać, że było, że to było chore. Że to nie było tak, jak powinno być. Więc to mówię z takiej troski właśnie też duchowej, drodze o siebie i o was, żebyśmy tak postępowali. To wtedy Bogu się podoba, bo wszystko jest na swoim miejscu. Bo chora miłość, która nie jest prawdziwą miłością, powoduje wiele problemów i wiele takich dramatów rodzinnych, jak między innymi ten dramat rodzinny, o którym usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. I ten człowiek zrozumiał ten swój błąd i powiedział, ale wszystko to, co jest, jest twoje. Ale ten mógłby powiedzieć jeszcze, no tak, no teraz się bawi mój brat za moje pieniądze. I ty mu na to pozwalasz. Wszystko, moje dziecko, co mam, do ciebie należy, bo ty zawsze jesteś ze mną. Bóg jest wspaniałym ojcem. Nie jest tak jak ten, no niestety, zraniony też, zagubiony, niewdzięczny wobec swojego starszego, za bardzo chorą miłącą, kochający tego młodszego. Bóg jest dobry, sprawiedliwy i miłosierny. Dlatego te słowa, że jesteś wierny Panu Bogu, nie osądzasz, nie potępiasz tych, którzy są pogubieni, tylko modlisz się za nich, o ich nawrócenie, o ich zbawienie, to Bóg do ciebie skierowuje teraz te słowa. Powtórzę je. Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną. I wszystko, co moje, do ciebie należy.
Tak, Bóg docenia swoje dzieci, które zawsze są z Nim. On szczególnie też o nie się troszczy i kocha je. A więc troszczy się i kocha Ciebie. Może tak jest, że od dzieciństwa, od młodości jesteś z Bogiem. Zawsze Mu starasz się gorliwie i wiernie służyć i kochać. To te słowa są do Ciebie. Ale trzeba oczywiście troszczyć się o to, żeby wrócili ci, którzy są daleko od Boga. Nie osądzajmy ich, bo mogą właśnie nas, też to powtarzam, prześcignąć gorliwości, pobożności, wierze. Oni teraz nie żyją, ale mogą ożyć. Zagubili się, ale mogą się odnaleźć. Ale my też dbajmy o to, żebyśmy nie weszli w duchową śmierć. Żebyśmy się nie pogubili. Prośmy Boga o wytrwanie w dobrym. O wytrwanie w Jego łasce. O bycie miłosiernym. O miłość do wszystkich, ale nie kochanie chorą miłością, jak ten ojciec. Być miłosiernym, ale także wymagającym. Tego nas uczy Bóg, bo Bóg od nas wymaga, bo nas kocha. Przebacza, ale też wymaga. Bóg ma swoje wymagania, bo nas kocha. Dlatego wychwalamy Ciebie, Ojcze Niebieski, za to, że przez Twojego Syna okazujesz nam prawdziwe swoje miłosierne serce, ojcowskie serce, wspaniałe, cudowne, dobre. I kochasz nas taką miłością, która przebacza wszystko i czyni z nas grzeszników Twoich dzieci, Twoich synów i córki. Daj nam piękne szaty przez Twojego Syna, szaty łaski, odkupienia, pierścień, usynowienia, sandały wolności. Chcemy być w pałacu Twoim, Królu Niebieski, Ojcze. Chcemy weselić się Tobą i żałujemy, że zraniliśmy wiele razy Ciebie i Twojego Syna. Z miłości za to wszystko żałujemy, za wszystkie nasze grzechy, błędy, zaniedbania. Ojcze, przebacz nam wszystko. Chcemy wrócić do Ciebie i chcemy sprawić przez to też radość aniołom. Bo aniołowie radują się, kiedy my wracamy do Ciebie. Ojcze, chwała Tobie, że idziemy do Ciebie. I chwała Tobie za to, że kiedyś będziemy w Twoim domu.